Dobra. Z tymi sobie poradziliśmy. Jest i władca. Aha. Czyżby czarne serce? O, rzeczywiście wygląda jak jedno z tych sił, które nas zaatakowały. Nie żyje? Prawie. O! I suppose the death of that treacherous Shadow Lord on Tyrannis was down to you. A job well done, my friend. As far as I'm concerned, everything can stay just the way it is. A raw black heart. Oh, it smells terrible. But it does have a certain magic. Berło cienia. No. To jest taka bestia, jaka wyssała duszę bezimiennemu. Dobra, wezmę wszystko i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Ha, zamknięte. It's useless without the right key. Kamień runiczny. Wojownik cienia. It's useless without the right key. Dobra. Wygląda na to, że i tak będzie trzeba tutaj się kiedyś wrócić. Chyba, że po prostu nie weźmiemy zadania. Okej, jeszcze tam. Zobaczymy, co jest. A tymczasem... No, zajrzę. Tak. Z łupów... Berło cienia? Za 200. Ta broń jest dla ciebie zbyt ciężka. A ekwipunek Leonarda? Aha, no tak. Zestaw zawierający sprzęt niezbędny do wydobywania zasobów. Na torbie widnieje imię Leonard. Dostawa zapasów żywności. To też, tak, od tubylców co dostaliśmy. Pył dusz. Przedmiot pochodzący z innego świata i naprawdę on ma to w ekwipunku. To jest dopiero niepokojące. Dobra, grog. Krew. Niech będzie. I... Co tutaj było? No nic, wojownik cienia. Kamień runiczny sprowadza wojownika cienia, by walczył dla ciebie. A czy tutaj przypadkiem nie mam teraz w kolekcji... Nie... To gdzie jest w takim razie to czarne serce? Chcę je zobaczyć. Serce pantery. Duże, oślizgłe serce pantery. O, surowe czarne serce. Czarne niczym węgiel serce władcy cienia. Wciąż emanuje mocą jego właściciela. Można się udać teraz, żeby je oczyścić. Do szamana wudu. To twarz bestii wygląda tak, jakby to nie były zęby, tylko miała górę i dół, żuchwę zszytą po prostu. Nie mam nabojów. No tak. Trzeba się ogarnąć. Ostrze cienia. Nie! Spadamy! To nie dla nas! Oni wreszcie odpuszczą nam, czy jak? Ej! Dobra! Kostuch żyje? Bo jak nie żyje, no to... bez sensu to uciekanie. Jest! Jak go ładnie udziałał. Dobra, rozejrzyjmy się tylko, co tutaj jest. Bo ja z tymi nie mam szans obecnie. Jeszcze
Wysoka z galera cieni. Cześć. Można wpłynąć? Musiałbym schować miecz. Można! Łódź wiosłowa. Użyj, użyj! Na statek widmo. O, jesteśmy. Nie myślałem, że to się uda. Ale pewnie tutaj i tak są wrogowie. You'd better make yourself scarce. Look at that! A ghost ship! On the one hand, I'm frightened our souls will be lost if we go on board. On the other, I can imagine living there. No, trochę lepszy statek niż ten, co mamy. Zdecydowanie. Ej! Naprawdę, jak wyrżniemy tamtą hałastrę, to można tutaj się normalnie zadomowić, nocować. Podchodzę do książek, a tutaj wspinaj się. Okej. Czy to tytuł jakiegoś z Woluminów? Tutaj nikogo nie ma. Wow. Czy możemy zawłaszczyć sobie statek widmo? Ale byłoby bombowo. Odłamek duszy Mendozy. Damnation! Who dares touch my soul shard? Oops, I think it was me. I am Inquisitor Mendoza, and you have committed the crime of your life. I will tear you into a thousand pieces. You will be boiled in oil, and your flesh will rot from your carcass. All right, I've got it. You're really pissed off. Curse you, you stinking bloody... I'm sorry. I didn't mean to upset you. Too late. You don't know the meaning of suffering yet, but that will soon change. Bullshit, you can't hurt me. You're just a ghost. And this soul shard seems to mean a lot to you. Don't push me too far, boy. I may be a ghost, but I still have my strength, even in the underworld. Would you prefer I cast your soul shard into the sea? No! Don't you dare, you... Well? Go to hell. Zawsze chciałem mieć ducha niewolnika. Dobrze, ale jak się wydostaniemy z tego bałaganu? Right. Now how do we get out of this mess? I don't want to be killed, and you don't want me to do anything with your soul shard. What do you want from me? If you're as strong as you say, fight by my side, in the underworld. You want to take on the minions and creatures of the underworld? Well, go ahead. It will be a pleasure to watch you die. Where's your ship, great hero? My sloop is anchoring south of here. Sloop? Sloop? You need to get a real ship, lad. I won't come on board until you sail against the underworld in a proper vessel. Now you're talking. You have no idea what you're getting yourself into. We'll see. Go to hell. Do piekła akurat chcą nas zabrać. Może i pójdziemy tam prędzej czy później z jakąś krucjatą wyzwoleńczą. Wyzwolimy potępione dusze. Wszyscy będą się cieszyli. Będzie piekło na ziemi. Dzyń, dzyń, dzyń. Ha. Jasne, że wyskoczę. Teraz można scenę jak z Titanica. Ho, ho, ho! O tak, odgrywamy! Dawaj! A moment, ej! To nie jest zły pomysł!
bo te skoki uniemożliwiają mi wyskoczenie za jakiś... za coś. Za krawędź. To akurat krawędź nie było, no ale wiadomo o co chodzi. Drabina. Co z tą drabiną? Nie, wodowanie. Dziękuję. Ej, tu jest mój statek. Bierzmy go. Drabina, drabina, ster. Nie rzuci mi się nigdzie w oczy ster. To już może być problem. Tutaj to nie może być. No, rzeczywiście nie ma steru. Słabo. A to do czego służy? Do nawijania lin pewnie. Dobra. W takim razie musimy stąd znikać. Tylko czy w taki sposób? Zobaczymy, czy jest sens. O, dobijaj, dobijaj! Szkielety zasieczamy. Z jakichś dużych problemów. Tak, tak, dawaj dalej! Już myślałem, że to kostuch. Oho, niezły doskok! To mi się podobało. Nie polubił tego. Czaszka? I nic poza tym? Dobra, weźmiemy wszystkie czaszki. Tam są bestie. Damy radę? Może? Może? Mam jeszcze podłą sztuczkę. Podło i podło. No. Aha. To statek widmo. Ciekawe dźwięki. No dobra. Jedziemy z nim. To może zadziałać, jak będę po prostu robił uniki, a kostuch będzie go ciął. Tylko on robi bardzo zamaszyste ruchy, które mogą mnie też dziabnąć. No. Poszła. Po prostu trzeba mieć dobrą taktykę i mało przeszkadzaczy. Dobra, czyli zostało nam jeszcze do zobaczenia. Oczywiście. To te drzewa produkują tą mgłę. Dobra. Zobaczmy tutaj jeszcze koniec tego wybrzeża. This water seems to be anything but healthy. Źródło, ale czego?
Gnom. Grog. Rozpili się ostro. Notatka nabazgrana przez gnoma. Co to takiego? Ostatnie zapiski gnoma, którego ciało znalazłem na odludziach Taranis. Karne przenosiny. Kuj wpakował się w kłopoty. Siedzieć w gospoda i rzucać dingi to wielki Sagan z jakiś płyn. Sagan się rozpaść, a gruby chomi się wściec. Powiedzieć, że cała praca na nic. Teraz kuj musi pracować dla magów i nosić wodę. Jedyna ciekawa rzecz to dziwny statek na horyzoncie. Czyżby nowe kumpos? Mało zrozumiałem, ale niektóre rzeczy dosyć łatwo. Krabiszcz! Co tak mi mrawo, kostuchu? No, kostuchu, bo idzie już gorzej niż z tamtym wielkim. Nabijasz. Następny idzie. Łap w ryjek. Dobite. Jedna małża. Super. O, czas wreszcie pootwierać je. Małże. Sporo ich. I rzeczywiście musi być... Aha, okej. Co dopiero nadąży. Co piąte czasami. Muszla. W środku można znaleźć coś ładnego. Też perełki. Dobra, 5 pereł. A shimmering pearl. It almost... Wygląda jak oko? Gładka powierzchnia dziwnie błyszczy. A tu mamy 5 takich. Ale lśniąca perła! O, gdzie to jest? Jest tutaj. Piękna, niezwykła perła. Swoim wyglądem przypomina oko. Looks like an eye. Już wychodzimy. Nie. Dobra, jeszcze przejdźmy tutaj. I wracamy. Atmosfera się zmieniła. Otwórz ryjek. Sobie wyrobił mięśnie nasz bezimienny na tym moim skakaniu non-stop na boki. Co tam? Rozeszliście się w pokoju? Fe.
Kolejny. Dobra. Dawaj go! W nogę! Jak nie możesz nigdzie indziej. O, dobity. Trzy szpony i czaszka. Jeszcze tam bestie są. A, nietoperze jaskiniowe. Dobra, ginie. Trochę chwały zdobyliśmy przez tą wyprawę. Co tam masz? Nic nie masz. Szkoda. O, dzięki. Tylko trochę za późno. Giniogarze. O, trochę nie ogarnę. Coś tutaj jeszcze znajdziemy? Już jesteśmy na terenie, na którym byliśmy. A tu jest przejście na moczary. No, zobaczymy to przejście. Może ktoś go strzeże. O, wielki szczur! Czego potrzebujesz, by nie zwróciłem uwagi? Latającego szczura, czy jak? To co? A, woda. O, jaka zmiana. I co? Będzie coś? Nie, nie tym razem. Muszę mieć więcej nabojów. Ewidentnie mi ich brakuje. Muszę zobaczyć, jak daleko teraz jestem od teleportu. Bo może mi się opłaca teleportować, a może jeszcze trochę popatrzeć, co tutaj jest. Jak daleko jestem. Nie, jestem dosyć blisko. I rzeczywiście wychodzimy znowu tutaj. O, tu byliśmy. Tu, gdzie waliły gromy. A możemy pozabijać jeszcze wodne jaszczury. Nie umiem parować tych jego drugich ataków. Może bym się kiedyś nauczył, ale naprawdę potrzebna mi amunicja. I to 100 nie wystarcza. Pewnie ze 300 byłoby potrzebne, za tak ledwo. Wytrychy też trzeba kupić. Odradzają się? To żyje? Nie żyje. Dobrze. Jakaś stabilność jest. Dobra, tutaj chyba jeszcze widzę coś. Tak, jagody. Dobra, to teleport.